Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Kilewicz. I Madam. Witamy was w ogóle Memories. I dzisiaj sobie zmemorisujemy Nataszę Urbańską i jej występ, właściwie jej teledysk do piosenki Rolowanie. Dobra, ale zanim to się wydarzyło, to mała przypominajka. Natasza Urbańska pojawiła się w mediach w 2009 roku. Takich mass mediach. Mass mediach. Nie wiem, czy pamiętacie, jak oni śpiewają. To wtedy było, obok Tańca z Gwiazdami, to było takie główne show z celebrytami. To były te początki w ogóle celebrytów w telewizji, takich show, co tam rywalizują ze sobą. I to była pierwsza edycja i ona zajęła drugie miejsce. Ona w ogóle się tam pojawiła tak trochę znikąd, bo wcześniej grała na deskach teatralnych. Tak, nie była, nie była tak, wiecie, szeroko rozpoznawalna. Włodarczyk. Fakiem Włodarczyk ją pobiła, no. Ale była draka po prostu. Polska była podzielona jak zawsze. Drama. Później poleciał Taniec z Gwiazdami, oczywiście, tak. No jakby było śpiewane, to teraz tańczone. I znowu nie zajęła pierwszego miejsca. Szkoda gadać. No i wtedy stwierdziła, dobra, no to sama sobie muszę poradzić i będę śpiewać. I wydam płytę Ona. W sensie One. A zanim to też było All the Wrong Places. Było. Było. I chyba nie ma już tego nigdzie nagrania z tego klubu, ale było takie słynne nagranie z jakimś klubie w Stanach, pamiętam. No. Bo zawsze Natasza lubi tak po prostu jakby na maksa. Natasza ma albo 0, albo 100. Tak. Nie? Wiecie, tak, o co tak, chodzi. Tak, tak, tak. I ja pamiętam, że ona tam robiła jakieś szpagaty i w ogóle, wiecie, głowa dookoła egzorcysta. I to było takie... Co? Ale do tego też wrócimy na koniec. Przychodzi styczeń 2014 roku. Ludzie się budzą jeszcze na lekkim kacu noworocznym i Natasza Urbańska w pierwszych dniach przekazuje im taką wiadomość. O taką. I taką. I jeszcze taką. Mocno. Pamiętasz swoją reakcję na to? Nie do końca. Pamiętam pierwsze, co to pamiętam, reakcję szerszej publiczności, bo chyba zanim ja ogarnąłem to i w ogóle zechciałem to włączyć, to już wszyscy się śmiali. Wszyscy się śmiali. Tak. No ja pamiętam, że jak to się wydarzyło, to ja byłem taki WTF po prostu. O co tutaj chodzi w tym wszystkim? Dlaczego ona jest, liże tę umywalkę i mówi jakieś dziwne słowa, które nie istnieją? Kim przede wszystkim jest Grandmatka? Bo tak, bo tam było wiele warstw. Tam jest, tu jest bardzo dużo warstw. Dobra, może zaczniemy od piosenki, utworu. Bo dobrze, to musimy rozdzielić, bo głowy nam eksplodują wszystkim. Bardzo Natasza usilnie starała się mówić, śpiewać takim slangiem, żeby być bardziej chyba młodzieżowa. Co jakieś drugie, trzecie słowo było po angielsku. Tak. Tak czasami bez sensu, to się nie? To nazywa ponglish ponoć. Ponglish? Tak. Polish English. Jakiś Juice, Grandmatka. Bo tam było Temptation. Grandmatka truje mnie. Tak. I wiesz, co to oznacza? Nie. Bo Natasza, gdy wszyscy pytali what the fuck Natasza, o co chodzi w tej piosence, no, ona napisała na Facebooku tłumaczenie tej piosenki. Co ty gadasz? I na przykład Grandmatka truje mnie, to ona przetłumaczyła jako, cytuję: mam wrażenie, że babcia karmi mnie kurczakami faszerowanymi antybiotykami. Czy to uzależnia? Serio, ona pisała coś takiego. No to, czy to, no nie, no, no nie, no nie. Ja już bym wolał uprzeć się i pozostać przy tej swojej jakby obłędzie, niż znowu wyjść całkowicie z tego obłędu i tworzyć tutaj jakieś coś głębszego. Zaproś mnie na parkiet, a zapomnisz o Bożym świecie. Tamten mężczyzna nic dla mnie nie znaczy, jest pozbawiony charyzmy i mnie nie pociąga. Ona tłumaczyła po prostu. Ona tłumaczyła własną piosenkę, ponieważ nikt na świecie jej nie zrozumiał. Na język ludzki. Tak jak swego czasu, pamiętam chyba Super Express, czy coś takiego robiło, jakieś tłumaczenia. Dorośli, rodzice, czy dziadkowie, chcecie zrozumieć swoich wnuczków? Mamy słownik. Ściągawka tym. To znaczy to, nie? No to ona to zrobiła. Ona to zrobiła po prostu w wersji muzycznej, tak. No ale prócz słów, no, które były często niezrozumiałe i bezsensowne, była też warstwa muzyczna. Tak. Która była bardzo, bym powiedział, chaotyczna, hałaśliwa i agresywna. Tak, było tam trochę jakby orkiestry. Trąbki, to były jakieś trąbki. Prawdziwej, tak. Jakieś takie jakby bębny. Ale przy tym trochę elektroniki.
Ciężko było powiedzieć, ciężko co to jest. Ciężko powiedzieć, jaki to jest gatunek muzyczny. Nie, nie, ciężko nie. powiedzieć. Rozumiem zamysł, że to miało być jebnięcie, tak? To miało być coś takiego, że wszyscy będą no, o tym gadać. No było jebnięcie. Akurat jebnięcie to było. I że wszyscy będą o tym gadać, że pewnie będą ludzie podzieleni, że część będzie zachwycała się, część no odwrotnie. I do tego jeszcze właśnie oni musieli zrobić idealny teledysk. No i to powstał ten idealny teledysk. Ten teledysk jest idealny. Najważniejszym momentem tego teledysku był ten, gdy Natasza Urbańska liże umywalkę. To jest ten moment. I niedługo po tym wystąpieniu, jakże pięknym, ona udzieliła wywiadu już nieistniejącemu magazynowi Show, który zapytał ją się, dlaczego lizała tę umywalkę. I powiedziała, proszę mi pokazać ten moment, bo ja niczego takiego nie robiłam. Widzisz, bo ona po prostu była w takim transie od tego rolowania, że ona wpadła w jakiś obłęd. Ona wpadła po prostu w obłęd, ona po prostu oszalała. No. Ja pamiętam też tę scenę, to jest taki słynny gif. Ciepła zimna, wyjebane. Podejrzewam, że budżet też nie był zbyt wysoki tego teledysku. No, nie wygląda. No bo to chyba wszystko było, czy większość kręcona w tej jakiejś łazience, więc ona jest po prostu w tej łazience, ma jakąś taką dosyć crazy piosenkę i musi jakby to wykorzystać jak najmocniej, więc rozumiem, no tak. No, staram się to zrozumieć, słuchajcie. Staram się to zrozumieć. Staram się usprawiedliwić. Przeanalizować to. No ona po prostu musiała się tam pomiotać trochę, powylewać tej wody, no nie wiem, no chciała być jakaś taka, widocznie ten utwór w niej wzbudził po prostu jakieś takie doznania niezwykłe, jakieś takie, wiesz, jakoś kosmiczne, że... A wiesz dlaczego? Bo to ponoć Janusz Józefowicz, jej mąż prywatnie, pisał ten tekst. Tak. Ponoć, takie ploty są. Ale te wersje dla ludzi, czy tą wersję nie, to wersję po angielsku. Po angielsku? Wielki mi big deal, after czy before, tak. To może to jest taki, wiesz, ich utwór taki na rozgrzewkę. Boję się. No, wiesz, no, każdy ma swoje, tak? Na temat tej piosenki wypowiedzieli się wszyscy. Karolina Korwin-Piotrowska, Tede się wypowiedział, Sara May się wypowiedziała. My nagrywaliśmy o Sarze May. Memories też są. Tutaj możecie sobie zobaczyć, bardzo ciekawa postać. I powiedziała. Natasza Urbańska postrzegana jest przez wielu jako inteligentna i piękna. Ja bym tu polemizowała. Ona ma talent tylko do kopiowania piosenek. Jest to taka małpka, która została wytresowana. Teraz zaprezentowała wideo, które popsuje jej wizerunek. Hejtery, ale Janusz Józefowicz powiedział prosto. No. To jest pewnego rodzaju prowokacja, która się gdzieś tutaj sprawdziła. Natomiast Natasza pokazała się w całkowicie innej sytuacji, być może takiej, której nikt nie chciałby jej oglądać. To jest kreacja, wie pani, artystyczna. Ludziom, którzy nie mają świadomości, poczucia humoru na ten temat, to się może wydawać szalenie oburzające, czy wręcz jakieś odrażające. Polskie społeczeństwo jest schamiałe do reszty, powiedział Janusz Józefowicz, czyli mąż i szef Nataszy Urbańskiej. No dobra, no wiesz, ta końcówka, no to już pewnie był po prostu podminowany tą całą sytuacją, no też nie wiadomo, wiesz, no jakby to i po prostu wszyscy się śmieją z jego małżonki. No wiadomo, że broni, jakby jest to naturalne. Tak? No dobra, no nie wiem, jakby mówcie sobie co chcecie. Ale? No ja jakby po części rozumiem ten zamysł i też z perspektywy czasu uważam, że ta reakcja społeczeństwa była no przesadzona, tak jak na wiele innych jakby rzeczy. No, no Natasza mówiła, że wtedy w tamtym okresie wyłączyła w ogóle internet, że nie była w stanie znieść tego wszystkiego. No, ja się nie dziwię. Ja bym nie szedł w tę stronę, co oni poszli, czyli jakby próbować to jakoś złagodzić i wyprostować, tylko ja bym to szedł dalej i pewniej, tak? Oni trochę się pogubili i chyba wystraszyli, więc może to też trochę to wszystko zburzyło. Nie wiem. Ja? Ty? Ja uważam, że ta piosenka jest niezła. No to się nie zgodzimy. Ja uważam, że ta piosenka jest niezła. Ona kiedyś przynajmniej kilka razy poleciała na naszej imprezie. Była. Wszyscy wychodzili. No to naprawdę, ty nie. Ale oczywiście ta piosenka jest niezła. W sensie, no słownie, no to jest beka. No ale jakby, no Chinka czy Kulinka czy różne inne, no to jakby, no co, no jakby... Chinka czy Kulinka ma więcej sensu niż to. Ja nie wiem, co Szymborska miała w głowie pisząc to, wiesz, ja to, tak chodzi, to nie jest moja wina. Ale jeżeli będziecie kiedyś, nie wiem, już absolutnie nie mieli co zrobić ze swoim życiem na przykład, to poszukajcie sobie wersji klubowej tej piosenki, która jest bardziej dostosowana do ludzkiego ucha.
bo te trąbki są takie bardzo męczące, te skrzaki, jest to męczące przez dłuższy czas, ale to w tej wersji klubowej jest to jakby bardziej takie przystępne i to brzmienie moim zdaniem jest całkiem spoko. Jeżeli nie przyglądasz się tym słowom, tylko po prostu przyjmujesz to jako jakiś tam bełkot do zabawy, moim zdaniem naprawdę to bardziej zostało to skrytykowane niż zasłużyło na to. Podoba mi się, że ty z jednej strony mówisz, że całkiem ci się podoba, a później nazywasz to bełkotem do zabawy. No dobra, ale Patryk, no nie wszystko musi być, wiesz, jakimś, nie wiem, Adele, nie? No wiem, no ale najgorsze jest to, że Natasza chyba bardzo by chciała być taką Adele. No, Natasza jest takim przykładem dla mnie osoby, która wydaje się, że ma to wszystko, ale jednak... No bo ona ma wszystko, ona ma urodę, ona ma głos, ona ma... Umie się ruszać. Umie się ruszać, tak, to ciało jest gdzieś tam zgrane z możliwościami. Jakby umie, no nie wiem, publicznie występować, tak. Powiedzmy, ale no po prostu jest coś nie styka. Jest jakby jakiś po prostu zgrzyt. W którychś momentach wyskakuje, że jakby ona albo za bardzo chce, właśnie to też chyba był jeden z takich momentów, gdzie ona za bardzo chciała... Za bardzo, za mocno. Za mocno chciała właśnie jakby zaistnieć, idąc w coś tak kontrowersyjnego, wiedząc na tym, że jakby o tym chodziło, no ale przeliczyli się. Oj tak, przeliczyli się. Chociaż na tej płycie było kilka takich smaczków bardzo fajnych, na przykład jeden z jej kolejnych singli, Hipnotyzuj mnie, który jest zajebisty, zobaczcie sami. No ale to wcześniejsze przyćmiło, tak już jakby przyćmiło, tak, ta płyta po prostu przepadła. W styczniu wyszło Rolowanie, styczeń, luty działa się cała inba z Rolowaniem, no i gdy już ludzie myśleli, że Natasza już odpuściła, że już jest lepiej, że już wszyscy wracamy do... Polska wraca do normalnego funkcjonowania, no to wtedy postanowiła przyjść do Pytania na Śniadanie i zaśpiewać. Zaśpiewać, zatańczyć, pokazać się publiczności, pokazać się do piosenki Fergie, A Little Party Never Killed Nobody. Tak, to jest, słuchajcie, takie, podzielimy się z wami takim sekretem. Tak, to jest insight. To jest jedno z naszych ulubionych nagrań. Ever. I my tak przez lata, no wielokrotnie do niego wracaliśmy. Jakoś, nie wiem, gdy jakieś mamy taką po prostu chwilę, gdzie potrzebujemy się wyluzować, zaśmiać i ogólnie... Zrolować blanta na backstage'u czy to, coś. To wtedy zawsze wjeżdża Natasza z tym występem. Dlaczego? Jakby o co chodzi? To jest idealne podsumowanie jakby postaci Nataszy. Tak. Ona tutaj śpiewa na żywo w telewizji śniadaniowej, co zdarza się rzadko. Tak. Śpiewa dobrze. Bardzo dobrze, tak. Ona tutaj tańczy i tańczy naprawdę na poziomie jakichś, wiecie, naprawdę zdolnych tancerek. Ale to jest po prostu za dużo. To za dużo, Natasza jakby, za dużo. Natasza to wszystko ma i ona po prostu wie o tym i ona tak bardzo chce to wszystko pokazać wszystkim, że jakby jest taką bombą atomową. Tak, po prostu. To jest trochę jak ta uczennica w klasie, która się zgłasza do odpowiedzi i na zadane pytanie ona omawia całą, wiecie, całą rozprawkę robi. Iliadę. Iliadę, tak. Słuchajcie, jest godzina 11 rano, jeżeli się nie mylę. Tak. I po prostu włączacie sobie tę telewizję śniadaniową i to już była końcówka chyba, bo tam chyba wjeżdżały na koniec te napisy, nie? Napisy. Tak. Po pierwsze z dupy nagle ci występuje Natasza Urbańska z piosenką nie swoją, nawet tylko z zachodu. Dlaczego? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Wychodzi z dwiema tancerkami. Ja to uwielbiam. To jest dla mnie prawdziwa telewizja. Ja bardzo się cieszę w ogóle, że się tym z wami dzielimy, bo ja uwielbiam ten moment, gdy ktoś to ogląda po raz pierwszy. Bardzo żałuję, że nie mogę mieć kamerki w waszych domach i zobaczyć waszych reakcji. Tak? No, to prawda. Nie, buduje tam napięcie, bo jest takie, że no... Na początku jest taki lajcik dosyć. Jest lajcik, ale później to już wszystko lata, nie? Nogi są na suficie i jeszcze wlatuje ten koleś. O Boże, koleś! Który jest jakimś tam raperem na helu. Tak. I nie, to
jest takie złe, to jest takie złe. To jest tak złe, że to jest dobre. Że to jest dobre, no. Naprawdę. I ja jestem mega wdzięczny, że coś takiego powstało. Ile razy to nam poprawiło nastrój? Tysiące. Może wam tak samo to poprawi nastrój. Cieszymy się bardzo, Natasza. Dziękujemy ci za to. Dziękujemy, kapkunka. Nigdy za to nie przepraszaj, ani za to, ani za rolowanie. Nie. Bądź twarda. Jeżeli chcesz sobie zrolować blanta na backstage'u, to zrób. Jeżeli chcesz nogą kopnąć sufit, zrób to. Nikt ci tego nie zabroni. Ja chętnie bym zobaczył znowu, jak w telewizji śniadaniowej po prostu sobie odrywasz głowę. Ja tak samo. Totalnie. Musimy tylko jakiś inny repertuar nowy znaleźć. Tak. I robimy to, nie? Jakiś Cardi B może, czy coś. No. Widzę to. Ja też to widzę, niestety. Albo i na szczęście.